Plepsu, to jak mamy się jej w końcu pozbyć? Próbowaliśmy wszystkiego nie i wiem, nie mam pojęcia. Ja też, ale już trzeba coś wykombinować. Musimy na coś wpaść, takiego oryginalnego, dobrego. Na pewno jest jakiś sposób. Nie są nieśmiertelne, no coś boję musi się, być. Boję się, że zniszczą miasto w każdej chwili. Halo, stop. To co zobaczyłem naprawdę wstrząsnęło moim mózgiem i teraz mogę usiąść tutaj? Tak, śmiało. Siadaj. Nie uwierzycie, to co zobaczyłem. Za miastem jest obóz. Obóz? Obóz? Sobie pewnie obóz. Obóz to pewnie taki harcerski. Mów, gdzie wszystkich w ogóle obóz? Zbierają jakieś tam narzędzia. Nie, to nie harcerski. Obóz dziewczyn. Dziewczyn? Nie, prezydencie. Gdzie? Pokaż nam, prowadź. Prowadź, wstawaj. Prowadź, już, szybko. Idę. Za mną. To jest tutaj obok, to jest dosłownie 30 centymetrów, sorry, metrów stąd. Tam. Co tu za górą? Tak, za tą górą właśnie. A tam mój hydraulik mieszkał, no. No, pewnie wydał, to pewnie wina hydraulika. Dobrze, sprawdźmy to. Chodźmy, szybko. Ej, dobra. Cicho. Tu? Ej, widzę flagę. Tu jest. Kurde. Dobra, kamuflaż. 3, 2, 1, za tym. Co? Dobra, ale tam ktoś stoi na wieży. Dobra. Chyba trzeba go zestrzelić. Mają obronę. Mają. Lepsu. Samoloty to mają. Patrzą na nas. Uważajcie, obadajmy. Kucaj. Dobra. Trzy wieże. Dobra, panowie, musimy się cofnąć do domu, wziąć bronię z mojego magazynku i musimy się tego pozbyć. Kurde, a lubiłem Bogdana, hydraulika. Czekaj, wracajmy, szybko. Kurde, szybko. Dawajcie, szybko. Nie traćmy czasu. Dobra, panowie, szybko. Fajra tu już wie o tej skrytce. Tak, ty jeszcze nie miałeś okazji, ale wiesz o innych rzeczach. Tak, dobra. Szybko, bierzmy bronię i lećmy tam. Bierzmy bronię i szybko. Dobra, panowie, jesteśmy na miejscu. Niech pan prezydent kieruje. Dobra, pierwsza jest... Przede wszystkim zdejmujemy snajperów. Tak, dobra. Ja idę od lewej. Idę od prawej. Każdy po jednym i musimy zrobić to, zsynchronizować się. Jesteście gotowi? Czyli mamy zaatakować po prostu. Jestem gotowy. Tak. Dobrze. Gotowi? Gotów. Dobrze, strzelajcie, szybko. Atak! Lecę do przodu. Lecz, szybko. Ła, dostałem fire, chowajmy się. Zbywaj, Plepsu, uważaj tam. Nie, Plepsu! Ej, widzisz go? Strzelamy. Go? Co? Widzisz kogo? Plepsa? Bo ja... Zabiłem 3 osoby. Au, dostałem, są tam jeszcze. Tak, widzę, tam jest za namiotem. Zabijaj. Ciężko mam amunicję, dobra. Puuu! Ja wam pokażę niszczyć moje miasto. Gdzie jest Plepsu? Widziałeś go? Leży. Nie widziałem. Plepsu. Tam samolot leciał. Uważaj, może są być... Tam jeszcze ludzie. Może być ich jeszcze więcej. Ej, dobra, Fajrat, słuchaj, musimy iść po Plepsa. Musimy iść na blisko. No. Widzę, dobrze, że tutaj już masz, jakby to powiedzieć, to co trzeba do najazdów. Dobra, tutaj widziałem jeszcze ich kilka, więc uważaj. Rzucam granat. Tutaj, dobra, mam jedną. Zabijaj! Właśnie nie mogę. Wow, nie strzelaj tylko we mnie! Wylatuje ktoś! Strzelaj w samolot! Strzelam, rozwalaj go! Ej, obawiam się, że to mógł być Plepsu. Spadł samolot! Szybko, tu jeszcze są inne, tylko że ona nie miała broni, nie wiem czemu. A te dziewczyny są głupie. O, bardzo. Chyba dopiero wyszła z jakiejś pralni. Chyba wyszła dopiero właśnie z kuchni jakiejś czy coś. Dobra, gdzie jest ten samolot? Nie ma go. Nie ma tu nikogo. Chyba że za górką się rozbiły. Tak, za górką pewnie. Ich było z 6 wyleciały, widziałem. Dobra, sprawdźmy to, może mają Plepsa, no jest cicho, jest no muszą cicho. Mieć, kurde. Oj, oby nic mu nie zrobiły, nie? No. Nie ma tu nikogo. Zwiały, wyleciały stąd, tu nie ma nawet samolotu. Ale nie ma ciał, nie ma nic, co jest? A, to inny, one pewnie jakoś wyleciały, dobra, to nie one. Ach, kurde. W sumie kobiety nie potrafią prowadzić, ale... Dobra, musimy zniszczyć to, nie? Jakby... No dobra, mam coś na ciebie, bo swojej tej zbroi wyciągnąłem. Przynajmniej pokrzyżowaliśmy im plany na chwilę obecną, granaty, więc... Proszę. Więc teraz zniszczmy im ten obóz. To co uwielbiam. Dobra, chodź, zniszczymy to szybko. Pierwszy ej, tam ktoś jest. Dobra, dawaj. Czemu ona zbiera? Ej. Weźmy ją na zakładnika, może ona będzie widziała. Ej, ty stój! Już, stop! Stój! Nic ci nie zrobimy. Poprawiam. Czemu jesteś, czemu się nie zaatakowałaś? W sumie... Ja? No ty. Się tylko
Powiedz, to pszenica, moje kury głodują, już od kilku dni nie znoszą jajek, jest nie mam to, z tego żyć. Nie obchodzą mnie to, czy one głodują, tylko... Ej, może ja ona wiem, jest... że mam granat. Może ona jest tutejsza i została zmuszona. Jakieś, jakieś różowe panienki tutaj wjechały i kazały nam uprawiać i pracować na mnie. Kłamiesz! Nie! Ale broń ma, widać to, nie? Dobrze. No, a masz! Walnij ją, ogłusz ją. Walnij ją. Dawaj, ogłusz ją. Leżysz. Dobra, to zwiąż ją, a ja tutaj zacznę na przykład od zniszczenia tych samolotów. A szkoda jest trochę ich niszczyć, no ale... Dobra, zwiążę ją. O nie, to ja nie umiem rzucać granatami. Ja wiedziałem, dobra, ale w sumie zniszczyliśmy samolot jeden. Jeszcze jeden i będzie okej. Dawaj go, nawalam. Dawaj go, niszczymy go. Czyli ona coś jednak nie jest taka bezbronna. Nie. No. Dobra, my się dowiemy, gdzie plebsa zabrałyście, kurde. Nic wam nie powiem. No i powiesz. Jeszcze tego wiesz. Nie wiesz. Nic wam nie powiem. Oddaj broń w ogóle najpierw. Właśnie. Wszystkie broni, które masz. Oddawaj, rzucaj teraz na stół. Po kolei. Ona jest jakaś chora ten, kobieta, ja wiedziałem, że one tak to ma, są. O, to jest jakaś chyba choroba, dobra. Bierz ją i wracamy do tego, ja tu jeszcze zostawię kilka małych prezentów i później jakąś armię prezenty, chyba ja też kilka zostawię na tej roli twojej. Nie. Proszę, patrz. Nie rób tylko tego! Tylko jej nie zabij, musimy mieć informacje z niej. Co ty? Nic wam nie powiem. Marchewki! Takie marchewki chciałaś. Dobrze, zabieraj ją. Zabieramy ją do domu. Dobra, idź już tam, no. Chodź. Dobra, gdzie zabrałyście plebsa? Nic wam nie powiem. Zniszczyliście wszystkich moich psów weteńców. No, mieszkałam z tymi ludźmi, no. Gadaj raz, dwa, bo tam wejdę. Tu on nie żartuje, to jest jego najlepszy psiapsiu, więc... Ale plebsy to jest ten taki dziwny, co był z wami. Dziwny? No, było nas tylko trzech, więc no... Ale gdzie... Podam wam koordynaty tylko pod rękiem, że mnie wypuścicie. O, ty jeszcze jakieś sobie warunki stawiasz? Jeszcze? Tak, możesz mnie zabić, ale nic ci nie powiem. Możesz, no śmiało, zabij mnie, śmiało. Tylko nie zabijaj, o to jej chodzi, żebyś właśnie się wziął. Fajersz, już, spokój, chodź. Zabijesz mnie, a nie dowiesz się, gdzie jest twój kolega. Właśnie one są wyszkolone, jak żmije takie, nie? KGB nas szkoliło, nie bójcie się panowie, nie, przechytrzycie nas. No dobra, gdzie on to jest, podobno ci, dam ci ciastko, na przykład. Ej, a może tortu... Tortury nic nie dadzą, to trzeba... A macie może żelki kolorowe? Mamy różowy blok, bez różu nie przeżyjesz tu długo. Ja chcę żelki, powiem wam, że da ciebie żelki. Jezu, mamy dobra, żelki, no tak. Czekaj, wieku. Weź skombinuj jakieś ten. Dobra, dostaniesz żelki. Ale dużo żelków, ty mi całą krainę z żelków. Będziesz miała całą celę z żelków. I jak się dobrze będziesz spróbowała, to cię wypuścimy. A pan tu kim jest, żeby mi takie dyktować warunki? Ja tu jestem panem prezydentem, w sumie powinnaś mnie znać. Dobra, Zdzisiek sprzedał za tanią cenę, bo dla prezydenta. Mamy tego, kulki blulki, tak jak uwielbiasz te żelki twoje ulubione. Dawaj je! Są kwaśne w środku, uwielbiasz takie. I ładne na tutaj zewnątrz. Masz bilki, czyli te takie, wiesz, takie... Rzucaj! Miętowe. Tu masz arbuzowe, tu masz marchewkowe, a tu masz swoje ulubione, bo został tylko jeden. Czupa pup. No dobrze, w takim razie powiem wam, gdzie jest wasz kolega. Ale pod warunkiem, że zapewnicie mi apartament na tym bloku. Nie, my się już tutaj wzięliśmy z naszej umowy. Teraz twoja część, a nad apartamentem jestem w stanie pomyśleć. A nie, co, ja sobie teraz będę jadł żelki i co mi zrobicie? Jak mnie zabijecie, to nie będzie gdzie... Naprawdę nie możecie mi nic zrobić. Nie możecie mi nic zrobić, zabijcie mnie, a nikt już go nie zobaczycie. Jestem na wygranej pozycji, widzicie? Dałeś jej tego ostatniego żelka. Dałem. A ktoś go już zjadł. Jak no to... co? Zabijcie mnie teraz, no daj, nie, zabijcie. Nie. Jakiegoś... Jak to dobrze. Ej, nie czujesz jakiegoś małego, jakby takiego trzęsienia w głowie po tej żelki? No właśnie. Nie złamiecie mnie! Nie złamiecie mnie! Możecie mnie zabić! Może, ej, posłuchaj mnie! Dostaniesz milion żelków, jak nam powiesz! Dobrze. O!
Dalej, powinno być łatwiej. No mów. A więc powiem wam, wasz kolega jest w... Albo jednak, wiesz co, nie opłaca mi się mówić. Jeszcze sobie posiedzę, trochę zastanowię się, może jakieś inne rozwiązanie będzie. Możesz śmiało, bij mnie. 2 miliony żelków. Chcę mieć największą willę na Blackburgu, jest pod tym warunkiem tylko... Dobra, willa cukierkowa. Pokaż mi ją, macie mi ją na początek pokazać. Dobra, jest... proszę za mną. Jesteśmy w stanie ci pokazać miejsce, gdzie ona powstanie. I ja chcę widzieć moją willę. Nie będziecie mnie oszukiwać, gnoje. Czekaj, ona ma tam, ona zjadła to coś? Tam zjadła, to nie ma. Dobra, to patrz, pokażemy jej jakiś domek, pewnie się zjadła. Chodź, nie słyszałeś, nie słyszałaś nas. Chodź. Proszę, to twoja willa z cukierków, proszę. Jaka dobra. Mała, chcę większej. Jak to mała? To jest największy budynek tu, dobra, to... Jesteś prezydentem, zrób coś. Tutaj masz pomarańczową willę z pomarańczy, takich dobrych, takich pomarańczowych leków. Nie lubię pomarańczy, chcę cytryny. No dobrze, to tutaj masz dobra. Największy budynek w tym mieście i najbardziej ekskluzywny, to jest właśnie on. Albo wiecie co, zmieniam zasady, powiem wam pod warunkiem, że będziecie moimi sługami przez cały tydzień. Będziecie mnie oszukiwać, będziecie mnie nosić. Trudno. Ja już nie mogę, nie wytrzymałem. A to czekaj, to ja zabiorę strzelki, bo one dobre są. A, okej, dobra. To musimy obmyślić plan i spotkajmy no się... No i znaleźć plebsa, tak jak tak, zawsze. Tak, znaleźć plebsa, dobrze, to... Nie, idźcie przespać czy coś, przygotuj się to na siema, najgorsze. Siema. Tak, cześć. Dobrze, że plebsu ma nadajnik w sobie, tak jak każdy mieszkaniec tego miasta.